Cześć Honorata, bardzo miło mi Cię widzieć. Sama często podkreślasz, że unikasz takich eventów. Dzisiaj jednak się tutaj pojawiłaś. Jakie dzisiaj Twoje samopoczucie? Bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że zajmuję się obecnie promocją moich dwóch ostatnich singli, które wydałam w przeciągu ostatniego miesiąca. You Can Sit With Us i Summer Love. Stąd też moja obecność tutaj tak naprawdę za każdym razem, kiedy można zobaczyć mnie medialnie. To powodem tylko i wyłącznie są promocje moich projektów, które robię. No właśnie, fani się zastanawiają, bo wyszłaś z takim nowym, totalnie stylem. Z Malikiem Montaną zrobiłaś wspólny singiel. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby z nim wejść w współpracę? Tak naprawdę z Malikiem znamy się prywatnie od wielu, wielu lat i ta współpraca nie była żadnym takim chwilowym pomysłem, ani też inicjatywą, ani z mojej, ani z jego strony, po prostu podczas wspólnego wajbowania w studio, gdzie spędzaliśmy razem czas, stwierdziliśmy, żebyśmy po prostu coś zrobili i tak też powstał ten numer. Ty jako artystka z wieloletnim doświadczeniem, z kim byś chciała stworzyć taki duet z polskiego rynku bądź zagranicznego? Ciężko mi powiedzieć. Ja jestem otwarta na propozycje i bardzo lubię eksperymentować w muzyce i myślę, że dużo fajnych rzeczy w różnych kolaboracjach mogłoby powstać, ale nie mam żadnego jednego konkretnego nazwiska. A jeśli chodzi o rynek zagraniczny i takie marzenia, to może Black Bear albo Machine Gun Kelly. Teraz jeszcze pokazał się ostatnio, była premiera Twojego nowego singla Summer Love, prawda? Powiedz, bo Ty tak właśnie z tego You Can Sit With Us i Summer Love, zupełnie inne brzmienia. W którym Ty się lepiej czujesz? Ja zdecydowanie czuję się w takim bardziej sentymentalno-emocjonalnym brzmieniu, dlatego Summer Love jest w 100% moim klimacie. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, ja bardzo lubię eksperymentować z muzyką, z brzmieniami, z różnymi kierunkami, żeby cały czas się rozwijać. Ja też na rynku jestem 15 lat i jeśli cały czas robiłabym to samo, co na początku mojej kariery, to myślę, że w ogóle nie poszłabym do przodu. A kiedy Ty masz taki największy napływ takich tekstów, po prostu, że siadasz, zapisujesz na kartce? Albo wtedy, kiedy jestem w najgorszym etapie mojego życia, albo wtedy, kiedy mam super fajny vibe, czysty umysł, czyste serce i po prostu chcę tworzyć. A czy Ty starasz się też w takim złym okresie swojego czasu unikać ludzi, czy bardziej do nich wychodzić? Ja staram się w każdym okresie swojego życia unikać ludzi. A dlaczego? Ja jestem introwertyczką i taka jest moja natura. Najlepiej czuję się w towarzystwie mojego psa i w swoich czterech ścianach. Natomiast jest to nieodzowna część zawodu, który wykonuję, żeby bywać wśród ludzi. I wtedy na pewno zakładam taką nie że sztuczną, natomiast artystyczną maskę, która też jest częścią mojej osobowości i raz na jakiś czas dobrze się w niej czuję. Honorata, tak prywatnie Ty przeszłaś ogromną metamorfozę tak naprawdę od swoich początków kariery. Bardzo dużo osób się zastanawia, jak mieć taką sylwetkę jak Honorata. Ostatnio nawet też odpowiadałam na to pytanie chyba ze 2 dni temu do jakiegoś portalu, więc pamiętam moje odpowiedzi na pamięć. Nie no, śmieję się. Oczywiście tak naprawdę nie jest to żadna tajemnica. Ja od dziecka jestem związana ze sportem, dlatego też siłownia, minimum 3-4 razy w tygodniu. Bardzo dużo kilometrów dziennie robię też na spacerach z moim psem. Wykluczyłam z diety produkty, które mi nie sprzyjały, przez które miałam złe samopoczucie. Efektem ubocznym była po prostu lepsza sylwetka, czyli gluten, czyli cukier, laktoza. No i ot cały sekret, nic nadzwyczajnego. A jakieś nowe projekty muzyczne jeszcze w tym roku? Najprawdopodobniej pojawi się jeszcze jeden singiel, ale jak na razie skupiam się na promocji You Can Sit With Us i Summer Love, także nie będę jeszcze nic zdradzać. Okej, ale tylko tak na zachętę, singiel sama Ty, czy jest w współpracy z kimś? Mam kilka opcji i nie wiem jeszcze, co będzie następną, więc nie zdradzę. Okej, my Ci bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy wspaniałej nocy. Super.